40 tysięcy, chyba około. 40 000. I będzie egzekwowane po kolei? No oczywiście, no, będziemy konsekwentni. To znaczy, no, takie prawo uchwalił parlament, a ja tylko i wyłącznie jestem wykonawcą takiego prawa. Dlatego w ogóle śmieję się też, jak politycy Platformy Obywatelskiej dzisiaj podnoszą krzyki, mimo że Hanna Gronkiewicz-Walc, według oświadczeń majątkowych, są, 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 są jawne, no, do, do najbiedniejszych nie należy. A dostaje tak, grzywny no nie dlatego, że jakiś na niemu uparł, tylko dlatego, że nie chce uprzejmie wyjaśnić, jako urzędnik publiczny, który ma taki obowiązek, swojej roli w aferze reprywatyzacyjnej. No, A na istotne posłowie Platformy nie protestowali przeciwko temu. Akurat protestowali przeciwko wielu punktom w ustawie reprywatyzacyjnej powołującej komisję weryfikacyjną, ale ale akurat co do tego nie było żadnych uwag. No to teraz się dziwią, dlaczego ja egzekwuję prawo. No właśnie dlatego, że państwo nasze tym różni się od państwa Platformy Obywatelskiej, że jest praktyczne, jest faktyczne, potrafi działać i jak mówi o sprawiedliwości, to to egzekwuje. Tym się różni państwo Prawa i Sprawiedliwości, które jest Polską dla wszystkich, od państwa Platformy Obywatelskiej, która była Polską dla, dla wąskiej grupy elit reprywatyzatorów i tak dalej. Według Pana o ile kara, maksymalna kara grzywny powinna wzrosnąć w, no, w znowelizowanej ustawie o komisji weryfikacyjnej? No tutaj głosy członków komisji są bardzo podzielone. To znaczy, są członkowie komisji, no to pominę Roberta Kropiwnickiego, bo to dajmy spokój, natomiast no przepraszam, ale to nie, no, no, trudno z nim podjąć jakąś rzeczową polemikę. Natomiast co do innych członków komisji, również z partii opozycyjnych, są różne pomysły. Niektórzy twierdzą, że to, że to wystarczy. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy podnieść na przykład do 10 tysięcy, a są tacy, którzy mówią, że ta kara powinna jednorazowo wynosić ponad 100 tysięcy. Dlatego no, teraz Sejm przygotowaliśmy nowelizację ustawy o komisji i teraz Sejm będzie musiał zważyć te wszystkie argumenty i podjąć decyzję, jaka to powinna być adekwatna wysokość grzywny do popełnionego czynu.